Jak nastawienie przed wyjazdem? Bardzo dobrze. Nastawienie jest zazwyczaj pozytywne. Przygotowaliśmy bardzo fajne przedstawienie. Ja myślę, że jest trochę stres, ale wszyscy są szczęśliwi. Bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że będzie super. A jaki występ przygotowaliście? To będzie występ taki humorystyczny, z kolorem białym głównie. A długo się przygotowywaliście? Nie, wczoraj mieliśmy dwie próby i to wszystko. Żeby nie skłamać, z dwa dni jakoś? Coś koło tego? Myślę, że przygotowaliśmy się w takim stopniu, że będziemy mogli to dobrze przedstawić. Jakie jest twoje pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o zakwaterowanie, o pokój? No, pokoje bardzo pasują wszystkim, mi się wydaje. Przynajmniej nam, bo mamy bardzo fajny pokój i no, podoba mi się. Są doskonałe. Na szczęście mamy balkony. Dużo drewna. Są świetne, tak jak już powiedział mój kolega, poprzednik, są idealne. Pomarańczowe ściany, tak jak w domu.
Jesteś w samorządzie szkolnym. Jak podoba ci się tegoroczny obóz? Myślę, że jest wyjątkowy, nie tylko przez to, że jest pogoda taka jak zawsze, jest bardzo zimno, ale chodzi raczej o wyjątkowość tego, że naprawdę trafiliśmy na niezwykłych ludzi, bardzo odważnych. Myślę, że pierwszy dzień sprawił, że się bardzo ze sobą zgrali i jak wczoraj pokazywali swoje występy, to byliśmy w szoku, bo naprawdę sami pękaliśmy ze śmiechu po prostu. Jak ci się podobał wczorajszy dzień? Bardzo. Cały dzień coś robiliśmy i nie mieliśmy czasu wolnego, ale było warto. A co przedstawiliście ze swoją klasą? My mieliśmy kolor zielony i przedstawialiśmy ogórka, zielone ufolutki i przerobiliśmy tekst piosenki przez to oczy zielone o ekonomiku. Mieliśmy kolor niebieski, przedstawiliśmy swoją interpretację smurfów, ślub smurfetki z dresem, tak. I które miejsce zdobyliście? Pierwsze. Byłaś na dyskotece, czy integrowałaś się z klasą w inny sposób? Przyszłam na początku dyskoteki i poszłam na sam koniec. Podobało ci się? Tak, podobało. Nie, integrowaliśmy się w pokoju z klasą.